Trenerze, to bardzo dziękujemy w ogóle za przyjęcie zaproszenia do magazynu Piłki Kobiecej. Ja od razu na wstępie powiem, że miałem już z trenerem styczność w swoim życiu, ponieważ ukończyłem szkołę podstawową numer 5 w Krakowie i trener był tam wówczas nauczycielem. Wprawdzie bezpośrednio nie natknęliśmy się na siebie, bo ja byłem u pana Muszyńskiego. Natomiast kojarzę trenera bardzo dobrze i teraz nawet śledząc losy AZS UJ-u bardzo kibicuję i trzymam kciuki, żeby trenerowi jak najlepiej szło. No to dziękuję bardzo. Jaki świat jest mały. Kiedyś pojechałem oglądnąć rower i też podchodzę do jednego sprzedawcy i tak pytam się go, a on mówi, a my się znamy. A skąd? A uczył mnie pan w gimnazjum 76. No, trochę tak jest. Nawet zaczerpnąłem trochę języka dzisiaj w szkole. Rozmawiałem z panią Kasią Jaworską, zapewne pan kojarzy. Tak, to pewnie, że... bardzo miło wszyscy pana w szkole wspominają, więc spodziewam się, że te wszystkie ścieżki pomału w swojej kariery trenerskiej uzupełnia pan właśnie takimi dobrymi wspomnieniami. No mam taką nadzieję, aczkolwiek praca trenera w klubie, gdzie wynik jest na pierwszym miejscu, różnie to bywa. Nie ma chyba tak w żadnym klubie, żeby 100% zawodników czy zawodniczek kochało trenera. Ważne, żeby w tej piłce, powiedzmy, profesjonalnej tego trenera szanowali. Jak już będą szanować, to już jest dobra sprawa. Tak jest i w sumie chciałem poruszyć ten temat trochę później, ale skoro sam go trener wywołał, to jest może dobry czas, bo pracował pan przede wszystkim wcześniej z drużynami męskimi. Jaka jest taka największa różnica, albo ten największy przeskok pomiędzy trenowaniem chłopców, bo trenował pan w Krakowie tuż przed AZS-em UJ, juniorów starszych i jeszcze wcześniej między innymi Lotnik Kryspinów, chyba w Bochni drużynę z tego, co żeśmy sprawdzili. Tak, tam było dużo tych drużyn seniorskich. No i od 2016 roku jest już pan trenerem AZS-u UJ drużyny żeńskiej. Wszedł pan od razu na wysokiego konia, można powiedzieć, bo drużyna wtedy awansowała do Ekstraligi, prawda? To był ten sezon, kiedy one awansowały. Jakby pan miał powiedzieć z własnego już wieloletniego doświadczenia, jaka jest taka zasadnicza różnica pomiędzy trenowaniem kobiet, a trenowaniem chłopców czy mężczyzn? Jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne, to nie różni się to niczym. To znaczy różni się tylko i wyłącznie kwestią intensywności, że nigdy ta piłka kobiet nawet na najwyższym poziomie, mówię tutaj o tym poziomie Ligi Mistrzów, czy mistrzeń, tak? Nie będzie na poziomie męskim, bo ma to uwarunkowania genetyczne, więc to jeżeli chodzi o te aspekty motoryczne, no to tu się różni. Troszkę inaczej się pracuje, trochę inaczej się bodźcuje. Organizm kobiety relatywnie rzecz biorąc jest bardziej podatny na bodźce i to mówię tutaj bardziej o kwestii regeneracji powysiłkowej. Trzeba uważać. Czy u nas jeszcze w Polsce jest o tyle trudniej, że nie ma jeszcze tak dużo kobiet piłkarek, które by przeszły taką profesjonalną szkołę do tej piłki seniorskiej. Mówię tutaj Obrzaka o tym, że... do seniorki, tak, prawda? Tak, dokładnie. Więc wiadomo, że mamy jeszcze dużo dziewczyn, które ma dość duże deficyty, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne i sprawność ogólną. Dlatego na przykład takie piłkarki są trochę bardziej podatne na różnego rodzaju kontuzje, są bardziej wrażliwe na bodźce treningowe, trzeba z nimi uważnie pracować. No, facet jest troszeczkę bardziej z żelaza, tak, można nim trochę bardziej potyrać, mówiąc kolokwialnie. Z kobietami jest trochę inaczej. No i kwestia jakby oceny możliwości, potencjału danej piłkarki czy danej drużyny i tak naprawdę tych deficytów, nad którymi trzeba pracować. Tu jest różnica, bo u mężczyzn jest troszkę, tak jak mówię, łatwiej. Jeżeli się jest gdzieś tam w wyższej lidze, no ja tam
maksymalnie prowadziłem drużyny męskie do poziomu, mówię, jeżeli chodzi o piłkę seniorską, trzecioligowym, no to na tym najwyższym poziomie dużo, czy wielu z tych zawodników przeszło tą, powiedzmy, tą szkołę, to przygotowanie takie motoryczne i ogólne, no od samego dołu do samej góry, więc jest trochę łatwiej, no z kobietami jest troszeczkę trudniej, aczkolwiek przez te 4 lata, czy 4,5, prawie 5, w którym ja jestem w piłce kobiecej, się zmieniło bardzo dużo na plus. Poszła ta profesjonalizacja i jeżeli chodzi o aspekt treningowy i świadomości tych zawodniczek. No ale wracając jeszcze do tematu, a jeżeli chodzi o kwestie piłkarskie, to trening się niczym nie różni. No przecież grają dziewczyny na takim samym boisku jak mężczyźni, taką samą piłką, mają te same zadania. To jest kwestia tylko i wyłącznie inteligencji piłkarskiej i poziomu, z którego się startuje. Wiadomo, że lat temu 5, jak startowałem z moją drużyną, a ten przeskok z pierwszej ligi do ekstraligi jest bardzo duży, czy był wtedy ogromny tak naprawdę, no bo nie wiem, czy wiecie, ale moja drużyna nie straciła bramki, robiąc awans do... Bramki nie straciła, robiąc awans do Ekstraligi, po czym były mecze, gdzie dostawaliśmy po 8, 10, 12 bramek, tak? Więc taka była różnica, więc zaczynaliśmy od tych, powiedzmy, podstaw, żeby... Żeby pewne rzeczy przyspieszyć na boisku, no ale teraz merytorycznie to jest, myślę, że poziom CLJ-ki, na pewno juniora młodszego w klubie ekstraklasowym, czy w ogóle no, centralnej ligi juniora młodszego, poziom trzeciej, czwartej ligi męskiej, jeżeli chodzi o wiedzę, o treningi, o zasób ćwiczeń, tak bym to określił. Myślę, że te różnice, o których pan wspomniał, one są też trochę ugruntowane kulturowo, to znaczy chłopcy od najmłodszych lat są zachęcani do gry w piłkę i dlatego nabierają tej dużej sprawności. U dziewczynek to się oczywiście zmienia, ale wciąż te stereotypy, myślę, w naszym kraju pokutują i sami spotykamy się z tym, że na przykład rodzice małych dziewczynek mówią: nie, no idź na tańce, co będziesz grała w piłkę, mimo że dziewczynki bardzo chcą grać w piłkę i sprawia im to przyjemność. Doświadczamy tego na co dzień w Warszawie, też prowadzimy zajęcia dla najmłodszych dziewczynek, więc wiemy, jak to często jest, jaka to jest często walka z wiatrakami, czytaj z rodzicami, którzy odżegnują trochę dziewczynki i zachęcają je do innych aktywności. No, prawda, tylko że to jest trochę takie dziwne, dlatego że no poza, nie wiem, siatkówką, która, mówię tutaj o sportach zespołowych, która jest, powiedzmy, sportem bezkontaktowym, tak, i jest sportem, gdzie powiedzmy, ten walor, jak to nazwać, estetyczny, kobiecy, jest bardzo eksponowany, tak, no może, nie wiem, tenis ziemny, ale tak to kobiety uprawiają wszystkie inne dyscypliny, mówię tutaj nawet o dyscyplinach olimpijskich, nikt się nie dziwi, że ktoś podnosi ciężary, że uprawia judo, czy zapasy, nikt się nie dziwi, że są kobiety uprawiające judo albo bijące się w ringu, ale zgodzi się trener, że jednak z piłką jest inaczej. No właśnie, no i dlatego to jest dla mnie dziwne. No, uważam, że jest wiele, wiele sportów, w cudzysłowie, gorszych dla kobiety. Mówię tutaj, no bo patrzymy, no płeć piękna, żeby tam nie się coś nie stało, żeby się, nie wiem, no Bóg wie co, no wiadomo, że mówię tutaj nie ze swojej perspektywy, ale tak wśród gdzieś tam społeczeństwa. I do tej grupy tych sportów, w cudzysłowie, niekobiecych, zalicza się piłkę nożną. No, moje zawodniczki są szczupłe, mają figurę fitness, nie chodzą obijane, nie wkładają ochraniaczy do buzi. Jak chcą, to mają krótkie włosy, jak chcą, to mają długie, jak chcą się malować, to się malują. Nie chcą,
jak każdy inny sport, jak każda inna kobieta, która wychodzi, nie wiem, do pracy, czy nie wiem, na imprezę. Nie widzę, nie rozumiem dlaczego. Miejmy nadzieję, że te stereotypy będą się zmieniały, a właściwie będą eliminowane gdzieś tam przez napływ nowych ludzi z otwartymi umysłami i z taką dojrzałością też, bo to w gruncie rzeczy te stereotypy są gdzieś mocno zakorzenione i nie są sprawiedliwe. Przejdźmy teraz do meczu ostatniego, bardzo ciekawego, w zasadzie można powiedzieć, że to jest roller coaster, to co zafundowaliście kibicom w meczu z Olimpią Szczecin. Obejrzałem dzisiaj skrót tego meczu i trzeba w sumie powiedzieć, że wy w sumie możecie być zadowoleni z tego jednego punktu, prawda? To nie zgadzam się z tego. To znaczy tak, z przebiegu wyniku tak, ale nie z przebiegu gry. Można sobie wejść nawet na... nawet nie mówię, że można sobie oglądać cały mecz, bo on, że tak powiem, wisi na YouTubie. Można sobie zobaczyć, ale wystarczy wziąć i popatrzeć na statystyki z meczu, wchodząc na łączy nas piłka. Są statystyki z meczu. Myśmy w całym meczu przeprowadzili 129 ataków ofensywnych, z tego co pamiętam, koło 80, tam 70 chyba 6 ataków groźnych. No to jest częstotliwość 1 na minutę. Bo licząc, że w ciągu 90 minut jest około 60 paru, 65 minut czystej gry, to nawet co jakieś 45 sekund byliśmy pod bramką przeciwnika, a nawet teraz o 20 mamy mamy analizę meczu i zrobiłem sobie, powycinałem sobie screeny z pierwszej połowy tylko, a to dlatego, że 25 razy wprowadziliśmy piłkę w pierwszej połowie w pole karne przeciwnika. To było 25 akcji w jednej połowie, gdzie wprowadziliśmy piłkę. Oczywiście nie mówię, że Olimpia grała źle, bo bym skłamał, zresztą bardzo dobra drużyna. Tak, dla nas szczęśliwy punkt, ale tylko w kontekście tego, że musieliśmy odrabiać dwa razy, tak naprawdę trzy razy wynik i straciliśmy tą bramkę na 3-2 na 5 minut przed końcem i wyrównaliśmy na 2 minuty przed końcem. Tak, trzeba ten wynik szanować, ale byliśmy drużyną lepszą. I powinniśmy ten mecz tak naprawdę wygrać spokojnie. No ale to jest piłka nożna. Tak, oglądając kilkunastominutowy skrót z tego spotkania, ten mecz mógł się bardzo podobać, bo te akcje szły w zasadzie na zmianę w jedną, w drugą stronę. Faktem jest też, że w pierwszej połowie to Olimpia jednak przeważała, a przynajmniej miała groźniejsze sytuacje. To może mówię na podstawie obejrzanego skrótu, ale widać było i słupki, i poprzeczki, i kilka groźnych sytuacji, kilka prostych błędów też waszych w defensywie i optyka, mówię na podstawie skrótu, była taka, że to jednak Olimpia miała więcej do powiedzenia. W drugiej połowie wyście już zdecydowanie przeważyły. Widzę po minie i po kręceniu głową, że trzeba obejrzeć cały mecz. Trzeba obejrzeć cały mecz. Proszę się nie sugerować tym, co było napisane. Naprawdę proszę sobie popatrzeć na statystyki z meczów. To robi firma, która jakby profesjonalnie się zajmuje statystykami, ogarnia drugą ligę naszą polską i ekstraligę kobiet, no bo tam pierwszą i drugą robi Instat, z tego co wiem. Mieliśmy 67% posiadania piłki do 33%, więc to same posiadanie piłki świadczy o tym, co nie znaczy, że w najważniejszej statystyce był remis i patrząc przez pryzmat tej statystyki, tak, zgadzam się, jest to dla nas szczęśliwy remis, bo w ostatniej chwili tak naprawdę osiągnięty,
ale na boisku tak nie wyglądało. Oczywiście Olimpia miała strzał w słupek tak naprawdę po jednej w pierwszej połowie sytuacji, którą wypracowały sobie tak naprawdę fajnie z akcji. Dwie bramki i tak naprawdę wszystkie trzy bramki stracone ze stałych fragmentów gry i tutaj trzeba upatrywać naszą największą bolączkę akurat w tym meczu i coś, co Olimpia potrafi robić bardzo dobrze i ja pogratulowałem trenerowi tego, jaki zrobiła postęp ta drużyna, bo faktycznie te dziewczyny potrafią swoje bardzo dobre warunki fizyczne teraz wykorzystywać, bo to jest bardzo wysoka drużyna. Mają zawodniczki, które potrafią się bardzo dobrze znaleźć w polu karnym, a my zagraliśmy w tym aspekcie bardzo słabo i przeciwnik wykorzystał nasze błędy indywidualne i tu nie mam żadnej obrony. No właśnie chciałem też zapytać o to trenera. Czy zdaniem trenera to Olimpia tak dobrze wykonywała stałe fragmenty gry, czy raczej to gdzieś wasza słabość spowodowała utratę tych bramek? Bo te i wolne, i rożne były naprawdę dobrze bite. Te dośrodkowania były naprawdę bardzo porządne. Ja powiem tak, że to jest, tutaj prawda leży po środku, bo tak jak to się mówi, gra się tak jak przeciwnik pozwala, tak? Jeżeli przeciwnik nie pozwala, no to nic nie wychodzi, więc myśmy poniekąd pozwolili, ale pozwoliliśmy dlatego, że Olimpia bardzo dobrze te piłki wrzucała i co by nie mówić, potrafi się bardzo dobrze, czy potrafiła się bardzo dobrze zorganizowanie bronić. Ja im tego kompletnie nie biorę i nie odmawiam. To jest tak, jak ja się na przykład nie zgadzałem z tym, że myśmy zagrali wspaniały mecz w 1/4 Pucharu Polski w Sosnowcu, bo przegraliśmy w karnych. No umówmy się, broniliśmy się, wyszliśmy z zamiarem bronienia w układzie 5-4-1 i graliśmy tak cały mecz i przeciwnik nie mógł, nie wiem, stworzył 3 sytuacje w całym meczu, ale patrząc przez pryzmat gry i tych wszystkich elementów, na które wpływa jakby jakość gry, no to przeciwnik był od nas lepszy, a to, że mogliśmy ten mecz wygrać, to jest to piękno piłki nożnej i ja tutaj też nie chcę brać, jeśli chodzi o mecz z Olimpią, zaklinać rzeczywistości, bo przeciwnik potrafił wykorzystać nasze błędy i nasze bolączki w tym meczu, zrobił to i na tym tutaj też pokazuje, jak dobrze trener nas rozczytał i jak ma dobrą drużynę, która potrafi w pewnych określonych sytuacjach wykorzystać nasze błędy. I tu się zgadzam, ale myśmy mieli piłkę przez prawie 70% gry, to przez te 67, to jest naprawdę duża ilość. Tak, trenerze, jaki w takim razie jest cel wasz jeszcze w tym sezonie? Jaki sobie stawiacie cel? Aktualnie jesteście na 7 miejscu w tabeli, macie minimalną stratę do miejsca 5, czy to jest właśnie to, co chcecie osiągnąć do końca tego sezonu? My chcemy każdy kolejny mecz wygrać i grać dobrze. Ja moim dziewczynom powiedziałem, że tak jeszcze wrócę do tego postrzegania tej piłki nożnej. Mówiono, że myśmy mieli w zeszłym roku fajny sezon, bo jakby pozwolili nam zagrać z Rolnikiem Głogówek tą jeden mecz, pewnie byśmy go wygrali, mielibyśmy wicemistrzostwo Polski. I tu jest tak trochę, to jest taka trochę kwadratura koła. Bardzo dobry kalendarz, jedna runda, dużo meczów u siebie, drużyny z czołówki pozabierały sobie idealnie tak po równo punkty. Miały te drużyny swoje słabe strony. Myśmy akurat mieli to szczęście, że trafialiśmy na te drużyny, które grały trochę słabiej wtedy.
graliśmy w ten sposób, że staliśmy cały czas gdzieś tam za podwójną gardą, wyprowadzaliśmy kontry, byliśmy odpowiedzialni z tyłu, strzeliliśmy jedną, drugą bramkę. Natalia Sitarz nam strzelała w tych decydujących meczach z tymi najlepszymi zespołami. Bramki wygrywaliśmy po 1-0, gdzieś tam 2-1, ale nie byliśmy w tym meczu piłkarsko lepsi. A teraz jesteśmy lepsi piłkarsko, utrzymujemy się więcej przy piłce, mamy więcej sytuacji, rozwinęliśmy się, ale przez to, że gramy bardziej do przodu, dużo więcej błędów popełniamy prostych, wynikających z tego, że przeciwnik ma więcej miejsca do tego, żeby stworzyć jakąś trudną sytuację. Poziom koncentracji w meczu, w pewnych aspektach gry, w pewnych momentach, jeżeli się zmienia sposób gry, tego też trzeba się nauczyć. I my się ciągle uczymy, bo no nawet też patrząc na statystyki meczu GKS-u Katowice z Górnikiem Łęczna. No patrzymy na wynik 1-6, patrzymy na, ktoś robi skrót, pokazuje jedną bramkę GKS-u, 6 bramek Łęcznej i ktoś mówi dominacja. Okazuje się, że posiadanie piłki chyba było 54 dla Katowic i Katowice miały więcej strzałów na bramkę, więcej celnych i częściej się utrzymywali przy piłce i przegrali 1-6. Katowice w ogóle dobrze wyglądają na wiosnę teraz. No ale myśmy stracili z nimi 2 punkty na 3 minuty przed końcem, gdzie Miłek strzeliła bramkę, może nie życia, ale wrzucona piłka z półobrotu, z boleja, wydzwoniła tak, że to się w głowie nie mieści. I tracimy 2 punkty i Katowice cieszą się i my gramy naprawdę fajny mecz i my tracimy 2 bramki. I to jest nasz błąd, nasza wina. Nie mówię, że to im spadło z nieba, ale to jest dlatego, kochamy tą dyscyplinę sportu, bo ona jest taka nieprzewidywalna. Dokładnie. Trenerze, a jeszcze jestem ciekaw, jakie są wasze takie długoterminowe plany? Macie już to gdzieś w drużynie ustalony jakiś harmonogram swoich celów, powiedzmy, na najbliższe sezony? Czy tak cały czas trener zmierza raczej do tego, żeby po prostu poprawiać element po elemencie w grze, żeby stawać się coraz to lepszą drużyną? Jako drużyna akademicka mówi się, że drużyny akademickie to są trochę takie studnie, które jeżeli chcą, jeżeli uniwersytet w cudzysłowie da finansowanie, no to jesteście w stanie mieć bardzo dobry budżet, bo to w sumie wszystko zależy od góry waszego uniwersytetu w pewnym sensie. Jakie macie te cele? Tak naprawdę to teraz głównym celem jest to, że prawdopodobnie będziemy mieli w przeciągu 2 najbliższych lat piękne swoje centrum sportowe. Jak dobrze pójdzie, to może i będą ze 3 boiska. Także będziemy w końcu na swoim, bo a tak gdzie to, je budujecie? Bo ja się nie orientuję. No to znaczy tak, ma być boisko na kampusie UJ-u, na Ruczaju i w centrum, bo zaraz koło stadionu Wisły na Piastowskiej są plany takie. Znaczy, tam, gdzie było stare studium WF-u, prawda? Uniwersytet. Tak. To jest rzecz najważniejsza i chyba ten Uniwersytet Jagielloński, z tego co gdzieś tam widzę, słyszę, raczej chce pójść troszeczkę taką drogą z uczelni amerykańskich. To znaczy, gdzie ten sport akademicki jest ważną częścią uczelni, ani co by nie mówić, to Uniwersytet Jagielloński, nie wiem czy wiecie, jest największą firmą w Małopolsce, która zatrudnia największą ilość ludzi. Bo to oprócz uczelni, to lekarze, to instytuty, cała ta szpital uniwersytecki, więc to jest wielka, potężna firma, największa w Małopolsce. Więc kwestia tylko i wyłącznie tego, jakie będą
co będzie rektor, czy ludzie, którzy trzymają, mówiąc kolokwialnie, w kieszeni pieniądze na sport, co będą chcieli zrobić. My się nie nastawiamy na żadne cele takie, że musimy za wszelką cenę, tak jak Czarni Sosnowiec, zdobyć Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, że dostajemy nieograniczone, mówię w cudzysłowie, środki i ja mogę sobie ściągnąć każdą zawodniczkę w Polsce, jaką będę chciał, bo tak nie jest. No my teraz jesteśmy trochę też w takim momencie, gdzie zrezygnowaliśmy z tego futsalu. Moja drużyna tak, gra... niedawno żeście się rozdzielili, prawda? Bo przez wiele lat jedna kadra w zasadzie grała i w ekstralidze futsalu, i w ekstralidze piłki nożnej. No na trawie, tak. Jak trener sądzi? To była dobra decyzja, tak. Prawda? Bardzo dobra decyzja, nie dało się tak trenować. To, co żeśmy zrobili przez 4 lata i to usadowienie się w połowie tabeli, to jest, ja uważam, że to jest majstersztyk nasz. Jedną kadrą, 18 dziewczynami. Ja kiedyś sobie przeliczyłem, że jak mieliśmy taki, gdzie PZPN, ta działka futsalowa i trawiasta, jak były te dwa, było te 27 kolejek, plus Puchar Polski na trawie, plus wszedł Puchar Polski jeszcze na futsalu, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Małopolski, bo my jeszcze gramy takie, plus Liga, to ja przeliczyłem, że jakby plus sparingi, które gdzieś tam żeśmy grali w ograniczonej ilości, wiadomo, to jakby raz przeliczyłem, mieliśmy 146 meczy, rozegraliśmy w ciągu roku. Pep Guardiola narzekał, jak tych meczów rozgrywają 60 w sezonie. Przepraszam, Jezus Maria, 146, nie wiem co mi ta stówka, 64 mecze rozegraliśmy w przeciągu roku. A rok ma ile tygodni? 53? 4. Tak, albo 3 czy 4, no właśnie tak. 10 więcej niż jest tygodni w roku. Więc myśmy praktycznie grali co tydzień przez 12 miesięcy w roku. Było tak, że mieliśmy dwie kolejki jeszcze trawy, a równocześnie graliśmy futsal i w sobotę jechaliśmy na przykład do Sosnowca na mecz, a w niedzielę jechaliśmy na przykład do Głogówka na pierwszą kolejkę. Tymi samymi dziewczynami. No właśnie, więc trenować się nie dało. Trenerze, bardzo dziękujemy za rozmowę. Było nam naprawdę miło. Proszę. Cieszymy się, że trener znalazł czas. Specjalnie dla magazynu Piłki Kobiecej trener AZS-u UJ Kraków Krzysztof Krok. Ja się w ogóle cieszę, że takie taki to co robicie, że się znajdują ludzie, którzy chcą pchać tą kobiecą piłkę. Tak, że takie... Tak naprawdę ta piłka się faktycznie i to, co się dzieje dookoła niej, fajnie rozwija i może ktoś powie, że to jeszcze jest niszowe. Na pewno nigdy w życiu nie będzie miało takiej popularności jak męska piłka, ale... Trzeba robić swoje, jeżeli, tak, jeżeli ta piłka kobieca będzie, nie wiem, postrzegana jak, nie wiem, siatkówka kobieca w kontekście do męskiej siatkówki, to na pewno... Już będzie sukces i myślę, że będziemy mieli też sukces w awansach na duże imprezy reprezentacji kobiet. Tak jest. Dziękujemy w takim razie raz jeszcze. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Na razie. Do widzenia. Pozdrawiam. Dziękujemy. Do widzenia.